ubrane na osiedlach w ramach spotkań, to na osiedlu Jamno-Łabusz jest tych projektów bardzo wiele. Tam było dużo, ale małych projektów i większość z nich będzie realizowana. To będzie m.in. naprawa schodów przy Orliku, dożynki janneńskie, wymiana huśtawki, cyfrowy wyświetlacz prędkości na ulicy Koszalińskiej, nowy przystanek autobusowy na ulicy Sołeckiej, wspólne grillowanie, czyli budowa betonowego grilla i miejsca na ognisko na terenie przy Orliku na Jamno-Łabuszu, elementy małej architektury z nawiązaniem do kultury jamnieńskiej, wspólne grillowanie i grill, czyli też miejsce na ognisko przy przystani Koszałka. A więc widać, że na Jamie pojawi się wiele nowych, ciekawych miejsc, gdzie będzie można spokojnie pójść i kiełbaski usmażyć, to przynajmniej dwa takie miejsca będą. W osiedlu Wspólny Dom będzie rewitalizacja podwórka przy ulicy Moniuszki 11, 11A, 13, 13A. Na Śródmieściu będzie park kieszonkowy przy Murach. W osiedlu Melchiora Bańkowicza będą to nowe miejsca parkingowe przy ulicy Bańkowicza 99B. Na osiedlu Morskim będzie to drugi etap parku na Bunkrach. Pierwszy etap też został zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego w zeszłym roku chyba, tak? W zeszłym roku, o ile dobrze pamiętam. Osiedle Unii Europejskiej to projekt oświetlany ekologicznie, osiedle Unii Europejskiej. I Szanowni Państwo, teraz parę takich danych liczbowych, które myślę, że pokażą nam też w liczbach ten budżet obywatelski. Po raz pierwszy głosowanie odbyło się tylko elektronicznie i kiedy przystępowaliśmy do tego pomysłu, do realizacji tego pomysłu, mieliśmy obawy, jak to będzie i czy mieszkańcy pójdą i zagłosują, znaczy pójdą, może nie pójdą, ale czy wyciągną swoje tablety, smartfony i komputery i zechcą oddać głos. I takie głosowanie odbyło się od 24 października do 13 listopada. I ku naszej radości głosowało 9614 osób. To jest o 4000 więcej niż rok temu i o 2000 więcej, prawie 2000 więcej niż 2 lata temu, gdzie mieli także mieszkańcy możliwość głosowania zarówno papierowo, jak i elektronicznie. To pokazuje, że z naszą taką dostępnością elektroniczną czy cyfrową wcale nie jest tak źle. I ważna jest jeszcze jedna rzecz. Po raz pierwszy w historii wszystkich edycji budżetu obywatelskiego wszystkie głosy były ważne. Znaczy nie zdarzyło się tak, bo nie mogło się zdarzyć, bo system nie pozwolił na to, żeby zagłosować w sposób nieważny.